I witam ponownie tu, gdzie się rozstaliśmy. Teraz. Bierzemy się po ciężarówkę. Mamy w Krakowie jakiegoś sprzedawcę. W Katowicach niestety nie mamy sprzedawcy. Co by tu? Może Renault w Pradze? A co mi zależy? Spersonalizujemy ją sobie. Na przykład taka, tamta mi się nie podobała. Nawet nie jest dostępna dla mnie, ale tą kabinę ma jakąś taką mało wyjściową. Natomiast ta ma lepszą kabinę i tutaj SUV Kinka. No właśnie. Czy można to zmienić? Także w garażu. Czy mogę go ulepszyć? No cóż, najwyraźniej nie. No nic, szkoda, trudno. Kabina ma tylko jedną. Podwozie ma sporo, ale ja pozostanę przy tym z wielkim zbiornikiem. Silniki. Słabizna, ale dobra. Lepsza skrzynia. Teraz tak. No więc kabina w stosunku do kosmicznego wyglądu z zewnątrz to troszkę rozczarowaniem. Route 66. What the? No, brak nawigacji to już jest prawdziwa porażka. Troszkę się zastanawiam, czy mogę ją kupować w takim układzie. Czym to się różni? Przepraszam bardzo. Krzesłami? Nie, no Francuzi, no weźcie. Ale dobra, okej. Na jedną trasę sobie ją chyba wezmę. Co powiecie na Gandalfa? Z ptaszkiem. Ok, nie będzie Gandalf. Chociaż 50 koła za Gandalfa, no nie wiem.
jest ją sam. Proszę bardzo. Piękna, piękna, ok. Chyba i tak na długo ze mną nie zostanie, więc szkoda zachodu. To sobie założę, bo to fajnie wygląda. A nie. Potwierdź. No cóż, zamienimy. A co? Nie. Tak. No z zewnątrz wygląda kosmicznie, to fakt. Na swoje czasy była bardzo nowoczesna, teraz jest nowoczesna, ale już nie aż tak bardzo. Chociaż jeszcze, no, ta taka resorowana kabinka, no fajna rzecz, ale wnętrze nieco rozczarowuje. Okej, popatrzyliśmy. No dobra. Trudno, trzeba jakoś przeżyć tę tu mapkę. No całkiem sympatyczny dźwięk. No, jak wszystkie remontki na wskaźniczek, o którym już tam gdzieś wspominałem, wskaźniczek świateł. Okej. No dobra, czyli wybieramy zlecenie, ale chyba jakieś krótkie. Co? I pożegnamy się z ciężarówką. Jakieś krótkie, krótkie. Krótkie. To jest krótkie. Ok, może być. Czyli jedziemy do ojczyzny. Renault. Czy naprawdę Francuzi nie umieszczają w swoich ciężarówkach GPS-ów? Troszkę mnie to dziwi. Tak w grze kultura pracy silnika, owszem, owszem, całkiem sympatycznie to działa. Co prawda na razie nie ma ładunku, więc zobaczymy, jak ten słaby silniczek się sprawi w trasie. Oczywiście to w następnym odcinku, ale jestem troszkę ciekaw, bo jedyne co mogę zarzucić tej ciężarówce, to to, że nie ma nawigacji. No, może stosunek wyglądu zewnętrznego do wewnętrznego, który raczej tak niekorzystnie wychodzi, to thank you.
Tak. Jesteśmy gotowi, ruszamy w drogę, ale to w następnym odcinku. Na dziś to wszystko. Dzięki za oglądanie. Do następnego spotkania.